Cóż mogę rzec? Dzisiejszy dzień był dniem kolorowym, barwnym, niesamowitym, mimo że padał deszcz. Zaczęło się od wizyty dzieciaków w fokarium. Dzieci były przeszczęśliwe, bo foki, mogę powiedzieć, jadły im niemalże z ręki. Obserwowały sobie te przepiękne zwierzęta. I to jest taki dowód na to, jak bardzo na różne sposoby można zafascynować i zakochać dzieci w przyrodzie. Jak można je zainteresować i zarazić pasją dbania o tę przyrodę. Oficjalnie, uroczyście zainaugurowaliśmy 13. już edycję programu edukatorskiego Planeta Energii i powiem Wam, że jestem przeszczęśliwa, że dołączyłam do tego programu i że mogę razem z pasjonatami przyrody, z Planetą Energii być w tym projekcie, który mówi o tym, że trzeba dbać o to swoje środowisko i że każdy z nas może coś dobrego zrobić dla planety. I że można zacząć od małych rzeczy. I to ma znaczenie, bo ma znaczenie. Trzynasta edycja Planety Energii to prawdziwa gratka dla młodych odkrywców. Od 2010 roku uczymy dzieci mniej więcej pomiędzy 6 a 10 rokiem życia, jak oszczędzać energię, jak o nią dbać, ale nie można mówić o oszczędzaniu energii, jeśli nie mówimy o środowisku, o planecie. Stąd też w tym roku takim tematem przewodnim są lasy. Zachęcamy wszystkich do udziału w Planecie Energii, ale najważniejszą rzeczą, na której tak bardzo nam zależy, to jest zabranie dzieci w przyrodę. I nie wcale gdzieś daleko, gdzieś na jakąś drogą, daleką wycieczkę, tylko spróbujmy poszukać przyrody gdzieś blisko szkoły, blisko domu, zrobić proste warsztaty, pozbierać liście, zrobić coś z tych liści, ale przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać drzew. A scenariusze, które znajdują się na stronie Planety Energii, z pewnością pozwolą na poszerzenie i wiedzy, i pokazanie dzieciom tego wszystkiego, co w przyrodzie jest ciekawe. Dzisiaj tutaj w ramach inauguracji robiliśmy na przykład takie lasy w słoiku, między innymi po to, żeby pokazać właśnie te najzwyklejsze rzeczy, które na ten las się składają, a także kryją w sobie dużo tajemnic i dużo magii. Zgłaszając się do Planety Energii, zyskujecie dostęp do niesamowitych materiałów, do scenariuszy, do opowieści, do aktywności, pomysłów na te aktywności, które możecie wykorzystać jako nauczyciele w pracy właśnie ze swoją klasą, z dziećmi, żeby właśnie zyskać inspirację na to, jak w tej naturze zakochiwać. Bo to, że wspaniale potraficie pracować ze swoimi klasami, to my już wiemy, a teraz chcemy Was doładować trochę wiedzą, żebyście mogli zabłysnąć i pokazać nam właśnie, jak przed dziećmi odkrywacie te tajemnice natury. W poprzednich edycjach, przynajmniej dla mnie, było to ogromne i zaskoczenie, i wręcz wyróżnienie, to jest możliwość odwiedzenia szkół, które naprawdę wygrały Planetę Energii, i obecność w Strzelcach Krajeńskich była w tym roku dla mnie taką ogromną inspiracją i też nagrodą za ten rok pracy. Zrobione ogrody deszczowe, które rzeczywiście prawdziwą wodę z rynien szkoły, z dachu szkoły zabierają do ogrodu deszczowego, gdzie dzieci same mogą zobaczyć, jak ta woda jest zatrzymywana, czym jest spływ szybki wody powodującej zagrożenia i powodzie, a czym jest zatrzymywanie tej wody w gruncie, robienie małej retencji, to wszystko w tej szkole właśnie można zobaczyć. Kolejna szkoła, 2 lata wcześniej w Nędzy, w województwie śląskim, też zostały zrobione takie kąciki bioróżnorodności i o to warto o to się postarać, warto o to się bić, dlatego że te przeżycia, łącznie z tym, co dzieje się na pikniku bioróżnorodności w danej szkole, jest to dla dzieci dużym przeżyciem. Przyjeżdżamy całą wielką ekipą, robimy naprawdę dobrą imprezę i opowiadamy o przyrodzie. To jest rzecz, o którą i dla siebie, i dla dzieci warto się starać.